Witajcie, z tej strony odkrywca Adi, który jest właśnie kolejnym materiałem ze serii Topika 6. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku ukończyliśmy 6. wyspę z naszej kampanii i czas rozpocząć nową wyspę. Dodatkowo jest właśnie to 7. wyspa, która będzie miała dość ciekawą misję, bo poprzednia wyspa skupiła się na turystyce. Turystyka trochę takie jakby powiedzmy park royalski, bo tam w czasie tych tekstów po angielsku można było wyczytać, że tam były jakieś eksperymenty, aby wytworzyć dinozaury. Dlatego też tutaj mieliśmy turystykę i badania jako główne cele. I no i co? Kolejna oczywiście wyspa Bar Game? Nie wiem, czy tak właśnie to nazwać, bądź co, bądź tak. Znowu będzie epoka nowoczesna, czy tam współczesność, tak jak w poprzedniej wyspie. Wyspa jest taka, nie ma aż tak dużo wysp, to nie jest takie jakby archipelag jak tutaj. To jest jakby taka, no, jedna większa wyspa. Tylko trochę mniejsza i jeszcze takie malutkie, które mogą być nieistotne, chociaż kto wie, może tam kryją się jakieś zasoby. I to co ja stąd już tutaj widzę, jest jakaś tam elektrownia. Jest tam jakaś infrastruktura. I to jest ogólnie misja skupiona na unikatowych obywatelach, więc to może być dość ciekawe. Nie wiem, na czym to polega unikatowy obywatel. Zobaczymy. Zobaczymy, na czym będzie polegać ta misja. No i co, rozpoczynamy naszą właśnie 7. wyspę. Baseball, presidente. I do not understand. Koszykówka? You do not understand it. Why? A to ciekawe. Even the umpires barely understand it. Yet it is very popular in the USA, where citizens use it as an excuse to eat mustardy sausages and drink fermented grain. And it may have been the national sport of Tropico, or it may not. Come with me. On a journey into sports, more important even than economics. Dużo kopalni, dużo właśnie farm. Czyli będzie to ogólnie koszykówka. The quality of a country is measured by its sporting achievements. So why did we never win the World Series? Okej, okay. Na sam dobry początek, co mamy tutaj właśnie jako misję główną, jest to właśnie posiadanie punkty postojowe, czy tam punkty obserwujące? No, checkpointy. Kurczę, nie wiem jak to jest po polsku, ale wiem co to jest checkpoint. Punkty postojowe, czy tam punkty sprawdzające. No, 4 takie budynki i jeszcze 4 budynki wojskowe, typu właśnie wieża obserwacyjna, czy tam wieża strażnica. Strażnicza? A, wybór konstytucji? No właśnie, wybór konstytucji, no to oczywiście standardowo. Prawo głosu tylko zamożni obywatele, wojsko oczywiście, profesjonalna armia i na razie, o, może jeszcze ekologia. To jest nawet fajne pod tym względem, że tutaj zmniejszymy właśnie obniżenie kosztów, czyli efektywna energia. Tutaj chyba nic nie będę robił, chociaż wiecie co, tutaj zwiększymy światową wolność w naszym kraju. Jeszcze mamy służbę zdrowia, jest ustawiony na system hybrydowy. A, single player system, damy tak. Akceptujemy zmiany. I już mamy jakiś wielki problem. Problem pod tytułem, że przeciążenie. A to nie jest tylko elektrownia. To jest elektrownia atomowa. O cholera, jasne, to mamy tutaj Czarnobyl. Okej, okay. Budynek nie jest ulepszony. Nawet są braki energetyczne, co jestem trochę zdziwiony. Ale to jest pewnie wina tego, że nie mamy maksymalnej ilości osób. Dlatego już tutaj zatrudnię kogoś do tego budynku. Możemy też pewnie ustawić inaczej. Aha, wzbogacanie uranu. Czyli to jest do programu nuklearnego, to nie jest mi potrzebne. A teraz zobaczmy, jak nasza gospodarka się prezentuje. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj turystykę. No, dość sporo budynków turystycznych. Ale takie podwójne mamy. Nie wiem, czy to jest trochę przesada, czy nie. No może trochę przesada pod względem kosztów utrzymania. Mamy tutaj właśnie apartamenty. Apartamenty, które mogą ulepszyć, aby było zmniejszone zużycie prądu. Co chyba właśnie tak to już właśnie tutaj zrobię.
Ale ogólnie tak, widzę zatem, że jest trochę taka bieda w kraju. Dosłownie bieda. Mamy trochę rozbudowany system logistyczny. Mamy tutaj jakiś przemysł, a w tym przypadku jest to przemysł samochodowy. Ten samochód to wygląda troszeczkę jak Skoda. Tak mi się wydaje. No, jakiś tam kombi. Możemy ulepszyć ten budynek poprzez właśnie zwiększenie zużycia prądu niestety. Ale też może inne kategorie. Mamy tutaj też, co ciekawe, hutę stali. To dobrze, bo to jest potrzebne właśnie tutaj do produkcji, ale też jest potrzebna guma. Czyli guma jest produkowana? Tak, jest tutaj produkowana właśnie w tych budynkach. A jak ta ogólnie... Mamy dość dużo bezrobotnych. Mamy trochę też potrzebnych wakatów. Głównie to wakaty kategoria wyższa uczelnia. Mamy też tutaj, co ciekawe, centrum handlowe. Ale wszystko wymaga prądu. Ja niestety prądu nie mam. Pomimo, że mamy elektrownię atomową. O, i właśnie jeszcze tutaj są te kopalnie. To jest węgiel, jest żelazo. No to wiadomo, po co to jest. To jest potrzebne właśnie do naszej huty stali. A gdzie jest kopalnia uranu? A, tutaj. Okej, czyli mamy tutaj jakiś progres, to znaczy mamy jakąś tutaj dziedzinę produkcji. Mamy tutaj kukurydzę i ananasy. Akademię szpiegostwa. Dobra, włączamy czas. Ja od razu wezmę tutaj jakieś fajne edykty. Po pierwsze, opłata za żywność. Nie ma tutaj darmowej żywności. Trzeba na to zapracować. Jeszcze tak, chciałbym może podatek od bogatych ludzi. A może nie. Idzie jakiś tutaj towar i to będzie głównie eksport. Najwięcej oczywiście zyskamy za pomocą gotówki takiej. Dobrze, mamy pracowników. W końcu mamy balans lepszy energetyczny. To dobrze, to teraz mogę zainwestować w troszeczkę ekonomię. A w ogóle zobaczmy jeszcze, jak prezentuje się wyspa. Mamy tutaj obiekt turystyczny, czyli ruiny. Wyspa, no jak to mówiłem, jest trochę duża. Jest ta na przykład większa wyspa. A jak to wygląda na tle zasobów naturalnych? I to byśmy tutaj sprawdzili. Węgiel. No, jedno złoże węgla jest. Już jest nawet wydobywane. Ale jest też oczywiście większe zboże. Żelazo. Żelazo, podobna historia, też go wydobywamy, ale jeszcze są tutaj inne zboże. Złoto. Złoto jest nawet... A, nawet tutaj na tej wyspie występuje, co ciekawe. Uran. Uran to wydobywamy, ale to jest te malutkie zboże. Liczące tylko 20 tysięcy jednostek. Największe zboże uranu jest tutaj, czyli na tej wyspie. Aluminium. Coś tam występuje. Nikiel. No tak samo. Co myślałem, że na tej wyspie nic nie będzie występować, a jednak jest tutaj dość duże złoże ropy naftowej. Co ciekawe. To jest takie największe złoże ropy naftowej, bo inne złoże to są takie nadmorskie. Mamy tutaj coś na blisko, ale to nie jest jakoś specjalnie duże. Są tutaj zasoby ryb, ale te rybki to nie wiem. Chyba nie będę aż tak bardzo inwestować w tym kierunku. No dobrze, włączamy czas. I zobaczymy, co dalej będzie się dziać. Jest tutaj klinika. Na pewno bym ją ulepszył. Mamy oczywiście tą elektrownię nuklearną, którą bym oczywiście ulepszył poprzez właśnie poprawę jakości pracy. Czyli oczywiście osłony z ołowiu. A jeszcze jedno dość dobre pytanie. Czy ja posiadam... Aha, jest remiza. A czy jest policja? Właśnie, czy mamy już tutaj wydatki na przestępczość? Jeszcze nie, ale jest niestety taki właśnie ryzyko, Watch Tower, tak? Aha, czyli to są te tańsze budynki. Czyli takie dwie sztuki tutaj bym dał. Dwie sztuki bym dał przy moim pałacu. Czyli to mamy załatwione. Checkpoint. Jeszcze checkpoint będzie potrzebny. Dobra, czy jakaś misja na szybko została wykonana? Coś musimy ustawić w konstytucji, ale chyba na razie nic nie będę w tym kierunku robił.
Możemy jeszcze ulepszyć te centrum handlowe, co myślę, że chyba bym tak zrobił. Na przykład bym tutaj zrobił klimatyzację. 15 tysięcy, wow. Dość kosztowna ta klimatyzacja była. Rodzinny resort. Czyli to też sobie ulepszymy. Tutaj tak samo, żeby poprawić jakość do turystyki. Na razie to tyle. O, zmniejszymy oczywiście utrzymanie. I więcej świateł. Don't be intimidated by the immense power of my country. Eksport do Chin. Dobrze. Zrobimy właśnie teraz eksport do Chin. I co mógłbym tutaj eksportować? Na pewno coś, co ja produkuję. No bawełnę ja nie produkuję, elektroniki tym bardziej. Ewentualnie mógłbym wełnę eksportować, bo mam tutaj kukurydzę już produkowaną, tylko bym musiał zbudować zakłady, które wymagają właśnie lamy. Lamy? Nie, to barany, barany produkują też i mleko. Więc będę miał podwójny jakby taki handel. Znaczy podwójny zysk. Nice work, Presidente. Now let's discuss the Tropico series. It's an opportunity to demonstrate our baseball legacy to the entire world. I have done a little research, Presidente. The internet says that baseball has been played here only 3 times. So I sneakily changed a few things. Okej, okay, co ja mam tutaj zrobić? O kurczę, czyli muszę sprawdzić na mieszkańców, a jak mogę sprawdzić tutaj ogólnie całą moją populację? Please excuse me. No dobre pytanie, jak to sprawdzić? Może na razie włączę ten czas. Na pewno nie emeryt, tak wcale nie przesadzajmy. Jeszcze żebym tak czuł się bezpiecznie, to jeszcze ja zrobię ten budynek, czyli biuro. Byśmy mieli tutaj dochody. Takie stałe. Dużo jest slumsów, co mi się nie podoba. To dodajmy troszeczkę tego prądu. O! Sam się znalazł jeden. Obywatel. Czyli co, to oni sami się znajdują? Tak, faktycznie sami się znajdują. Populacja. A jakby chciał go zobaczyć, to gdzie on jest? Udało się? Udało się. I mamy kolejnego obywatela. Czyli znowu edykt. Nie, edykt, tylko statystyki populacji. Znowu tutaj. A, bo to tak idzie. Dobra, idzie to po kolei. Okej, okay. Całe szczęście. Niestety trochę to kosztuje. Powiedz mi, produkujesz dochody? No, coś tam produkujesz, w teorii. Mamy samochody, nie jakoś specjalnie dużo. No, teraz kukurydzę mamy. They say war is good for business, but what's really good for business is making a ton of money without anyone dropping. Weźmy to zadanie, chociaż na razie nie będę je wykonywał, bo jest trochę takie bez sensu. Niestety martwią mnie te wydatki, bardzo mnie martwią. Wychodzę bardziej na minusie niż na plusie, to na pewno. Ale mógłbym może coś tutaj zainwestować.
Trzeba mógłby jednak to użyć. Dobra, teraz weźmiemy może opłata kościelna. Edykt, opłata kościelna. Prezydente, wait, did I not have you shot? Eksport do Rosji, tak? No to zrobimy jeszcze eksport do Rosji. Do Rosji możemy eksportować chociażby właśnie węgiel. A węgiel to mógłbym zwiększyć tutaj wydobycie poprzez budując na przykład budynek modernizację. Chociaż nie mam jak, bo nie mam w ogóle tutaj miejsc pracy. Właśnie taki jest problem. To zwiększymy chociaż efektywność tego budynku. Niski poziom ryzyka rebeliantów, że może wybuchnąć właśnie powstanie. No dobra, jeszcze nie jest tak źle. A jak tam klinika? Aha, klinika jest przepełniona, czyli nic nowego. Tutaj produkujesz mi wydatki, więc cię usuwam. Niestety na takie rzeczy to ja będę patrzył. I to bardzo. Ale na przykład bym plażę zbudował. Tylko nie mam pieniędzy. Dobra, już mam pieniądze. O, nawet tutaj idealnie, tam gdzie jest dzielnica właśnie taka. Jeszcze dajmy tutaj minibar. Tego budynku zwiększyłem też efektywność bardziej. You're not terribly popular with my friends, Presidente. They say the only thing green you're interested in is money. To nie będę przyjmował. Nie ma takiej potrzeby. Tutaj czekamy na dalszy eksport. Temu budynku brakuje. Brakuje ci właśnie gumy. A guma jest produkowana tutaj, tak? Dokładnie. A tutaj byśmy zaoszczędzili na pieniądzach. No. Oj, nie to chciałem to zrobić, ale dobra, już z tym. Ten domek, to znaczy ten budynek też mógłbym tutaj ulepszyć, chociażby dać tutaj automatyzację linii montażowej. Ale na razie nie mam jak. Też nie mam oczywiście pieniędzy na to. Też trzeba wziąć pod uwagę. Chciałbym zbudować tę farmę rancha, która niestety dość dużo kosztuje, co przy moich na przykład właśnie dochodach jest to no kiepsko. Tutaj bym serwis trochę ulepszył. A w ogóle to przynosi dochody? W teorii tak. O, wiem, co mógłby dać mi dochody. Aquapark. To pewnie nie stać na razie. Zobaczmy teraz tą specjalną populację, czyli właśnie tutaj. Hey, may I help you? Oh, we see these days. Are you lost? No bo tak to zrobimy. Czekamy teraz oczywiście na eksport. Mamy jakąś produkcję tutaj mięsa. Czyli mam gdzieś tutaj jakieś rancho. A jest tutaj faktycznie farma świń. A jak tam budynek? A, dokładnie sam. Może to bym zbadał. I teraz zobaczmy po pierwsze tak, jak to wygląda relacje z frakcją kapitalistów. Kapitaliści mnie lubią. Czyli gdyby nawet to użył, to chyba będzie dobrze.
for some reason. I może to trochę mi to pomoże, właśnie pod względem dochodów. Czyli troszeczkę będzie pieniążków. I też przydałoby się kampanię zrobić, chociażby, nie wiem, może miejsca pracy? Faktycznie miejsca pracy mi brakuje. I to dość sporo. A jak tam hotele? No niestety tamte hotel jest... Przynosi mi wydatki jedynie. Ale te mniejsze hotele, no, są pełne. Ale pewnie też nie ma takiego dużego ruchu turystycznego, bo nie mam zbytnio dużo atrakcji turystycznych. Więc taki to jest właśnie problem tutaj. Ale można to jeszcze poprawić na spokojnie. Nie wiem, mógłbym na przykład zainwestować tutaj... No tam akwapark bym chciał zainwestować, tylko nie stać mi na razie. Ale chyba będzie jakiś eksport, a nie jakoś specjalnie duży niestety. Kurczę, przydałoby się ulepszyć produkcję tychże samochodów. Tylko że samochody mają wieczne problemy, jeśli mowa o produkcję gumy. A żeby poprawić produkcję gumy, to ja muszę kolejną farmę hydroponiczną postawić. No dobra, to tak postawmy to w tym miejscu. Bo ta rancho... A, jest ogromne. A, bo jest ogromne jak to, faktycznie. Więc na razie to tutaj postawię. O, to może produkować mi jeszcze takie zasoby? A wiecie co? Ja to bym ulepszy i zobaczmy, czy faktycznie. Przekonamy się, czy faktycznie to będzie mi produkować. Teraz jestem na minusie niestety. Ale już zaraz będzie eksport dość duży, bo w końcu udało nam się wyeksportować te samochody. Całe szczęście. Tutaj zmniejszymy liczbę mieszkańców, znaczy liczbę pracowników. Jak dla mnie atomowe, to na pewno dość duże wydatki produkuje. No ale już to zostawię, bo to jest jedyne źródło energii. A czy ja potrzebuję tak dużo tych teamester? Czyli tych biurokierowców, czy ja aż tak dużo potrzebuję. A właśnie, mogę to użyć. O, chyba sytuacja się poprawiła. I to dość mocno, jeśli mowa o dochody. Dobra, skoro tak, to idealnie. Teraz będę dał jeszcze oczywiście tutaj może posterunek policji. Albo i nie, bo nie mam pieniędzy. A ile posterunek policji kosztuje? To było... Tu? Nie. Tu. No właśnie tutaj. To wymaga... No, dobra, mogę to postawić. Trochę większe bezpieczeństwo tutaj w okolicy będzie. Dobrze, posterunek policji już pracuje. To jeszcze tylko zbudujemy lochy, ale na razie to poczekamy na kolejny eksport. Który na razie niestety go nie mam. Mógłbym jeszcze ulepszyć właśnie tą produkcję tej stali. Jak to wygląda produkcja? Głównie żelaza mi brakuje. Żelaza jest tutaj. I oczywiście lochy. No i dobra, na razie to tyle. Teraz skupimy się troszeczkę właśnie nad produkcją, a raczej na wykonanie tej głównej misji. Czyli jeszcze trochę brakuje mi tutaj mieszkańców. Ale to poczekamy na kolejny eksport. Proszę, jeszcze to chciałbym ulepszyć. O, a może to. Poprawimy jeszcze relację z refrakcją.
I jeszcze może bym dał trochę lepszą jakość pracy. No, no i od razu lepiej. Ewentualnie w późniejszym etapie mógłbym zrobić tutaj przemysł związany z produkcją soku. I też byłoby to idealnie, bo to też by poszło na eksport chociażby. Więc to też jest jakiś pomysł. A jak tam hotele? Czy są zapełnione? No to są zapełnione. No ten to wymaga dość sporo ludzi. Znaczy, no, bogatą frakcję. Tak bym to powiedział. Czy tam bogatych turystów, o, lepsze słowo. O, akwapark. Akwapark, który powstanie może gdzieś tutaj. Dobra, tak to zbudujemy. Tutaj drogę mogę przeprowadzić. I czekamy oczywiście na kolejny eksport, aby troszeczkę pieniędzy nagromadzić. A może tam kopanie bym troszeczkę ulepszył? Niby prąd jeszcze mam, ale to już nie jest jakoś specjalnie dużo. Na pewno bym zainwestował w faktorię. I to byłoby faktoria produkcji właśnie... Znaczy hodowli zwierząt pod tytułem owieczki, czyli tam barany. A barany bym hodował może... A to jak tutaj już taka dzielnica powstaje, to już tutaj będę to hodował i tyle. I może nawet tego flop house'a bym tutaj zainwestował. To też są jakieś mieszkania zawsze. O, dobra, lecimy z tym. Czyli populacja. Hola. Oh, what a day. Hola. How are you today? Let me be. No i dobra, może będzie lepiej. To byśmy też ulepszyli i to tak samo. No i dobra, to już pracuje. Co byśmy tutaj poprawili za zadowolenie? Może zadowolenie w zakresie właśnie zdrowia. Chcemy kogoś wychwalić? Może byśmy wychwalili właśnie frakcję religijną. Nikogo, nic. Proszę bardzo. My tropicans, my people, my children. Your prosperity is my honor. Your solidarity is my faith, and I gracefully accept your love. Te dwa budynki bym usunął. Wydatki mi tylko produkują i potrzebnie. Tutaj ozdoba. You say there are not enough doctors to label all the illnesses, but soon everyone will know the names of all their diseases. As we strive, God shall not forsake our beautiful shores. Our spiritual... Presidente, you now have a baseball team. The Tropical Sovereigns. Designers are already working on a politically incorrect logo, as is traditional. Czy ja wcześniej nie powiedziałem koszykówka? Możliwe. Więc wow. Teraz dobrze przeczytałem i faktycznie to jest baseball. No cóż. Każdemu się zdarza. Nawet mi. Studies conclusively guess that tropicans completely lack the baseball gene. Have I heard this right? You want to challenge the US national baseball team to the Tropico series? Dobra, teraz trzeba będzie zainwestować w uczelnię wyższą. Uczelnia wyższa, która ma oczywiście dość duże koszty. No niestety. Mam w ogóle trochę tego planu jeszcze? Trochę mam, czyli mógłbym to ulepszyć w końcu. Czyli automatyzacja linii.
You know that math is the secret language of the universe, and algebra is... Osunem. Wymagają czasem takie zadania, że są tak bardzo kosztowne już, że masakra. Teraz bym zainwestował w kolejny budynek pod tytułem może właśnie klub nocny. Nocny klub, który by powstał... O kurczę, troszeczkę on jest duży. Zmieszczycie tutaj? Teren jest niezbyt równy. Serio? No, aha. Mały piksel go blokuje, no ciekawe. A tutaj? Nie. No, ewentualnie tutaj. Dobra. Trochę pieniędzy mamy. To teraz bym coś tutaj zainwestował w kategorii turystyka znowu, czyli może tym razem zwykły hotel albo wakacyjny resort. Wakacyjny resort, który by tutaj powstał. To tam no niestety dalej tak. Czy dalej są to tylko wodotki same. No niestety. Dobra, czy mogę coś jeszcze tutaj ulepszyć? Tutaj nie, bo to jest 15 tysięcy. Mogłbym wykupić plany na uczelnię wyższą. Edukacja to jest tutaj, uczelnia, 3000 za plan. Stać mnie na wybudowanie, ale później będę na minusie, więc wolę mieć już jakiś zapas gotówki. A wtedy bym coś pomyślał właśnie na wybudowanie tego budynku. Nie ma potrzeby fałszowania wyborów. Dobra, 21 tysięcy, mogę postawić uczelnię, więc stawiamy. A jak tam lochy? O, lochy są nawet trochę. Mają jakichś tam mieszkańców. The election is a landslide, Presidente. The metaphorical kind, not the kind that accidentally reduces the size of the workforce. No i fajnie. Let's go, sovereigns! Clap, 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 clap! Oh, sorry, Presidente. Sunflower seed went down the wrong way. Trzeba będzie zbudować stadion. A stadion jest dość ogromny. A stadion znajduje się właśnie tutaj, w tej kategorii i kosztuje 21 tysięcy, plus jeszcze do tego dojdzie prąd. A jeszcze zamiast prądu, to jest oczywiście same plany, aby to wykupić, czyli 10 tysięcy. No to troszkę jest to kosztowne. A miejsce bym dał tutaj, w tym miejscu. Ale na razie no nie mam jak to zrobić, bo nie mam no, pieniędzy. Chyba mam pieniądze tylko na plan, prawda? Tak, na plan to mam, dobra, to wybuduję. A jak tam sytuacja wygląda na tle... Dobra, to też już wykonałem. Czyli uczelnia już tutaj pracuje. To ma wykonane, a jak wygląda kwestia prądu? No. Trzeba coś tutaj zainwestować jednak w kategorii prąd. Może bym zainwestował w turbinę wiatrową. Nadmorską.
takiego typu, no to tylko na jeden budynek mi stać. No, wybuduję tam. A jak tam w ogóle eksport działa? Wełna jest powoli eksportowana. Węgiel, no w małej ilości, ale coś tam idzie. Dobrze, że będziemy mieli w końcu nadwyżkę prądu. Tylko najpierw musi to powstać. A co tutaj pływa? O, płaszczka. Ale fajna płaszczka. No dobra. To się buduje. A właśnie to się powstało, tak? No to bym to jeszcze ulepszył. Poczekamy, jak turbina powstanie. No i dobra, turbina już pracuje. Dobra, to ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także, o Jezu, także do zobaczenia i cześć.